to z jakich przyczyn w jednym miejscu mogą być pożytki, a w drugim nie. Oczywiście kontrargumentem do tego jest czasochłonność, czyli jeżdżenie. Hej, dzisiaj o tym, dlaczego warto mieć ule rozłożone na co najmniej dwie pasieki. Swoją drogą, czy wiesz, czym się różni pasieka od toczka? Okazuje się, że tam, gdzie mamy zadaszone ule, to jest pasieka, a tam, gdzie mamy ule rozłożone tak jakby wolno, na wolnej przestrzeni, to wtedy mamy Toczek, więc powszechnie błędnie używamy sformułowania pasieka. Natomiast dzisiaj o tym, dlaczego warto mieć na co najmniej dwóch miejscach rozłożone ule. Pomijając już kwestię tego, że im mniejsza ilość uli na pasieczysku, tym ogólnie lepiej, bo jest więcej pożytku do zebrania, bo jest mniejsze mieszanie się pszczół i w związku z tym chorób, to chodzi też o coś innego, a konkretnie też o to, żeby dywersyfikować ryzyko pszczelarza. Bo jeśli w jednej pasiece coś pójdzie nie tak, gradobicie, zalanie, pożar, wichura, to cały czas mamy drugą pasiekę, w której to się nie wydarzy. I może się wydawać, że odległość 3-4 km nic nam nie daje, ale w przypadku wichury to już wiele razy zdarzyło się tak, że w jednym miejscu było, a już kawałek dalej nie było. Druga kwestia. To z jakich przyczyn w jednym miejscu mogą być pożytki, a w drugim nie? Jeśli to już jest ponad 10 km, to już wiele razy się zdarzało tak, że w jednym miejscu padało, a w drugim nie, co ma wpływ na nasze zbiory i to też jest forma dywersyfikacji ryzyka, że w jednej nic nie poszło, ale za to w drugiej trochę poszło, albo poszło dużo lepiej, i zawsze coś będziemy mieć. Ta dywersyfikacja dotyczy także jakichś aktów wandalizmu. No bo prawdopodobieństwo, że wydarzy się to równocześnie w dwóch miejscach jest ogólnie dosyć małe. I do tego dołożyć jeszcze trzeba kwestię wygody w tworzeniu odkładów. Jeśli mamy dwa miejsca, to bez problemu bierzemy, robimy okład, odkład w jednej pasiece, zawozimy do drugiej i nie ma problemu z tym, że pszczoły będą wracać. To samo, jeśli chcemy zasilić jakiś ul samymi pszczołami jeśli zrobimy to na samym pasieczysku, to jest ryzyko, że pszczoły wrócą do swojego ula. Natomiast jeśli przewieziemy pszczoły z jednego ula na jednym pasieczysku do drugiego ula na drugim pasieczysku, no to nie ma już takiego ryzyka, że te pszczoły wrócą i całe to nasze zasilanie nic nie da. I jeśli chodzi o to zasilanie, to też kwestia tego, że prawdopodobnie na jednej pasiece pszczoły będą rozwijać się lepiej. I wtedy... Z tej pasieki możemy zabrać ramki z czerwiem i przewieźć do rodzin, które są na drugiej pasiece. No i na koniec można by sobie zadać pytanie, no to jeśli wiemy, że ta lokalizacja jest lepsza, no to po co w ogóle ustawiać na dwóch pasiekach? No tu wracamy do tego początku, do tej dywersyfikacji. No i pytanie czy zawsze jest tak, że ta jedna pasieka jest lepsza, a ta druga gorsza, bo może w takim razie zamiast złączyć wszystko w jedną pasiekę, to lepiej znaleźć dla tej drugiej pasieki inne miejsce. I wtedy znów mamy wszystkie korzyści wynikające z dywersyfikacji potencjalnego ryzyka, które występuje na różnych płaszczyznach. Oczywiście kontrargumentem do tego jest czasochłonność, czyli jeżdżenie. No i kwestia rozważenia, od ilu uli zacząć szukać tego nowego pasieczyska? Czy od 20, 40, 60, czy może już mieć 5 uli na jednym, 5 uli na drugim pasieczysku? No to już trzeba sobie rozważyć, bo z jednej strony nie opłaca się rozwozić uli 5 tu, 5 tam, ale z drugiej strony to przy 10 ulach mamy więcej tego czasu, żeby się pobawić, żeby jechać w jedno miejsce, drugie. To też jest dla nas testowanie, która pasieka jest lepsza. No i dla samych rodzin pszczelich zawsze im mniej ich stoi w jednym miejscu, tym lepiej.